Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o hucznie zapowiedzianym evencie walentynkowym. Bodajże w tamten piątek dostaliśmy informację, że będzie to wielki event, że będzie trwał od poniedziałku do niedzieli. No i faktycznie tak jest, natomiast ja osobiście jestem delikatnie mówiąc zawiedziony, dlatego że ten wielki, tak jak już wspomniałem, hucznie zapowiedziany event polega tak na dobrą sprawę tylko na tym, że mamy szansę na znalezienie itemków walentynkowych. Itemki walentynkowe, które już tak na dobrą sprawę były znane, powiedzmy, od chyba aktualizacji bożonarodzeniowej, dlatego że wtedy zostały dodane do klasera. Oczywiście wszyscy wiedzieli, że będzie można znaleźć te itemki jakoś tam w okolicach walentynek, jakoś tam w lutym, powiedzmy, tak więc wszyscy gracze musieli mieć mniejszy klaser aniżeli w tym momencie mogli mieć, dlatego że po prostu czekali od grudnia, aż będzie można te itemki zdobyć, no i będzie można po prostu uzupełnić sobie klaserek, no ale generalnie było to już znane, to nie było jakieś wow, no bo wszyscy wiedzieli, że takich itemków możemy się spodziewać. No i dokładnie, dzisiaj po północy został aktywowany ten event i tak jak wam wspomniałem, zaraz tu oczywiście przejdę do szczegółów, zaraz wam pokażę, jak te sety wyglądają na poszczególnych klasach postaci, no ale w skrócie polega on na tym, że możemy znaleźć właśnie te itemki epickie pod szatą, powiedzmy, graficzną walentynkową. Na tym to polega, no i tak jak wspomniałem, ja osobiście jestem delikatnie zawiedziony. Może coś nam jeszcze dadzą, specjalnie w ogóle czekałem z nagraniem tego filmu. Już jest prawie 13 godzina, specjalnie czekałem, bo myślałem, że może dzisiaj wleci jakieś info, ale widziałem, że na pocztę o 10.30 wleciało coś takiego, no i tutaj w skrócie jest napisane, że właśnie od dzisiaj, czyli od 13 lutego do 19 lutego będzie można te itemki walentynkowe znaleźć, no i nic więcej nie dodali, więc wydaje mi się, że już dzisiaj nie możemy spodziewać się żadnych informacji. Być może jutro, z racji tego, że jutro są takie właściwe walentynki, jutro jest 14 luty, no to może dostaniemy, nie wiem, jakiś kodzik na Epika, może coś takiego, ewentualnie tam no jakieś informacje czy coś tam może, no nie wiem, no coś podrzucą, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, no ale mówię, ja osobiście oczekiwałem czegoś innego. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli lubicie takie odcinki krótkie, newsowe, piszcie w komentarzach, czy podobają wam się itemki walentynkowe. Tak jak mówię, zaraz pokażę wszystkie sety, jak to dokładnie wygląda u zwiadowcy, u maga i u wojownika, więc możecie pisać w komentarzu, czy wam się to podoba, co byście zmienili. Oczywiście subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. No i dobra, tak jak mówię, w piątek został zapowiedziany ten event, no i dzisiaj od północy, jak widzicie, mamy tutaj już wystrój delikatnie walentynkowy, mamy również karczmarza ubranego w takie walentynkowe ciuszki, no i po wejściu sobie w niego mamy walentynkowe błogosławieństwo. No i mamy napisane, że szansa na miłosne artefakty w zbrojowni, gabinecie magii oraz w misjach. No, że po prostu taka szansa jest, że generalnie tak to działa, że teraz już możemy i właśnie w zbrojowni, i w tym gabinecie magii, i w misjach dostać walentynkowe itemki. Nie są tutaj uwzględnione lochy, natomiast z tego co wiem, z lochów również możemy je dostać, tylko nie jest to gwarantowane. Czyli na przykład z lochu może polecieć itemek walentynkowy, no a może polecieć zwykły, więc to nie jest 100% na właśnie te itemy walentynkowe. I tak naprawdę tyle. No mówię, każdy kto sobie tutaj wszedł do tawerny jakoś tam rano, no to już wie o co chodzi, natomiast tak to faktycznie wygląda. Jeżeli chodzi o tą szansę na miłosne artefakty w zbrojowni i gabinecie magii, no to są tak jakby, widziałem dwie opinie, bo byłem ciekawy, czy po prostu to jest tak jakby aktywny event epicki przez cały weekend, w sensie przez cały tydzień, czyli że będzie można z taką samą szansą jak na właśnie weekendzie epickim sobie te itemki znajdować. Tu możemy w międzyczasie troszkę porolować, natomiast jedna osoba mi napisała, że tak, że lecą faktycznie często i wygląda to tak, jakby była szansa na właśnie te itemki taka sama jak podczas eventu epickiego, natomiast na tawernie widziałem, że ktoś tam pisał, że szansa jest zdecydowanie mniejsza, no i że te epiki ze sklepów lecą zdecydowanie rzadziej, więc jeżeli ktoś chce się pobawić, jeżeli ktoś, o teraz zobaczcie, poleciała nam brońka, jeżeli ktoś chce się pobawić, jeżeli ktoś ma wystarczająco grzybów, to może już dzisiaj rolować, żeby te itemki sobie zdobyć. Natomiast no ja polecam poczekać na piątek, bo od piątku będziemy mieli aktywny event epicki, no i wtedy na pewno tych epików będzie leciało zdecydowanie więcej, no a w międzyczasie może wam tam, wiecie, po północy wyskoczy taki epik przez ten tydzień, może wam w misjach wyskoczy, może z jakichś lożków, jeżeli robicie, więc no generalnie
ja bym się szczerze mówiąc wstrzymał. Tutaj mamy dość szybko, czekajcie, co w ogóle dzisiaj, aha, ona chce w bronie, to nie bardzo, ale dobra, możemy to sobie kupić tak dla testu, możemy, powiedzmy, że to sprzedamy, kupimy, bo tego w zasadzie nie mamy. Ja tutaj na W50 jeszcze potrzebuję chyba setu dla Magusia, no i możemy jeszcze raz porolować. No ja tam już troszeczkę przed odcinkiem rolowałem na jednym koncie, no i faktycznie leci to nieźle, nie, leci to szybko, ale wydaje mi się też, że o, zobaczcie, kolejna broń. Wydaje, to już nie będę kupował, nie ma co. Wydaje mi się, że faktycznie szansa nie jest taka jak podczas eventu epickiego, więc jak ktoś, komuś nie szkoda grzybów czy coś, no to możesz sobie szukać. Zobaczcie, teraz mamy paseczek, ale jego już akurat miałem. No a jak komuś szkoda grzybów, to polecam jednak poczekać właśnie na piątek, bo wtedy będzie o wiele więcej tego leciało. No a generalnie jak ktoś nie ma grzybków czy coś, no to wiadomo, musicie tutaj sobie patrzeć w sali chwały. Na przykład na W50 widziałem, że jedna osoba, poczekajcie, tutaj chyba ona była jakoś, o, dokładnie, na przykład ten zabójca, zobaczcie, ma już ubrany cały secik, więc chyba zamiast rolować, zamiast wydać masę grzybów, potem to jeszcze wrzucać do kibla, żeby ci leciało na inne klasy postaci, no to lepiej sobie po prostu lecieć, przelecieć tą salę chwały, nawet tam jakiś na niższych lokatach, no i tym hitemków poszukać, żeby ten klaserek uzupełnić. Ja tutaj na EU1 mam już wszystko tak na dobrą sprawę, na W60 też mam już wszystko, bo to są nowe serwery, wiadomo, o wiele szybciej to można zdobyć, natomiast na W58, na S40 to będzie naprawdę, powiem wam szczerze, ciężka droga dla mnie do przebycia, żeby te itemki wszystkie zdobyć, a jak ktoś gra na jakimś, nie wiem, drugim polskim, trzecim polskim, gdzie te serwery są praktycznie martwe, no to szczerze mówiąc współczuję, no i na pewno będzie ciężko to wszystko dostać, no ale mówię, można poszukać i jakoś tam się dostanie. Na W50 jeszcze mi tylko setu maga brakuje, no i na W55 też coś tam już mam, więc też nie wygląda to tragicznie, no ale S40, W58 będzie bardzo ciężko, żeby to zdobyć. No i co mogę więcej dodać? Tak na dobrą sprawę tyle, polecam poczekać na piątek, tak jak mówię, no ale już faktycznie widać, że to leci, to nieźle. Widziałem, że ludziom leciało z misji też, widziałem, że też leciało z lochów, mi chyba z kibelka gdzieś tutaj poleciał też, tylko nie pamiętam, które to było konto, nie wiem, czy nie to. Tak, dokładnie to, tutaj mi poleciał paseczek z kibelka, też walentynkowy, więc no ogólnie działa to chyba na takiej samej zasadzie jak wszystkie epiki takie, wiecie, powiedzmy jakieś sezonowe, jak tam bożonarodzeniowe, jak tam urodzinowe, jak tam, no generalnie wszystkie, nie? Że koniec końców można ze wszystkiego je zdobyć, no ale zazwyczaj mamy na to cały miesiąc. Na przykład na itemki bożonarodzeniowe mamy od 1 grudnia do ostatniego grudnia czas, żeby to zdobyć, no a tutaj mamy tylko tydzień, więc nie wiem, czy to finalnie nawet nie jest gorsze. No i wszystko, nie? Jeżeli chodzi stricte o to, to wszystko. Tu jeszcze nie ma polskiej wersji tej wiadomości, no ale tu widziałem, że nic ciekawego nie jest napisane, tylko to, co już wam powiedziałem, więc może teraz pokażę wam ten secik, bo na pewno też was to ciekawi. No i przede wszystkim na sam start weźmiemy sobie secik Magusia. Secik maga wygląda tak w tym momencie. Dużo osób pisało, że buty nie pasują do niego, bo buty są w innym kolorze. No i faktycznie, w porównaniu do rękawic, w porównaniu do klaty jakoś to tak dziwnie wygląda. Ale ogólnie set, mówię, mi się osobiście podoba. Tak jak go kiedyś widziałem, to już chyba też powiedziałem, kiedyś go widziałem i nie był on jakiś taki, wiecie, powiedzmy piękny, tak na pierwszy rzut oka. Tak teraz jak sobie go ubierzemy w całości na postać, no to wygląda to całkiem nieźle. Jedyne do czego się mogę przyczepić, jeżeli chodzi o set maga, to na pewno ta różdżka. Nie mam pojęcia, z jakiego powodu ona zostawiła postawiona tak w pionie, tak jakby, wiecie, jakby to był jakiś miecz. Na początku nawet nie wiedziałem, że to jest różdżka, dopiero potem się okazało, jak tam leciałem sobie przez salę chwały, no a okazało się, że tak wygląda ta różdżka. Nie wiem, czemu nie jest pochylona, tak jak to zawsze miało miejsce, no ale tak po prostu w skrócie wygląda secik maga. Jeżeli chodzi o secik wojownika, to chyba szczerze mówiąc mi się podoba najbardziej. Fajnie to wygląda, no jest to secik walentynkowy, więc tu są te wstawki, wiecie, z jakimiś serduszkami i tak dalej, ale ogólnie jako całokształt mieczyk bardzo ładny. Tutaj ten secik, ten hełmik, ta klata też mi się podobają, więc mówię, jeżeli chodzi o wojownika, to wygląda to na pewno nie najgorzej. No i na koniec pokazuję wam zwiadowcę. Zwiadowca wygląda tak, brońka mi się nawet podoba.
Brońka, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi właśnie o zwiadowcę, jest całkiem niezła, całkiem sympatyczna, tak mi się przynajmniej wydaje. No a jeżeli chodzi o resztę, no to też tak, no okej, nie? Generalnie okej, ale chyba z tych trzech setów najbardziej mi się właśnie podoba tutaj broń, w sensie ogólnie mi się podoba cały set wojownika. Jeżeli chodzi jeszcze o animację, to mogę wam pokazać, bo w sumie czemu nie? Tutaj gdzieś schowałem sobie dokładnie tą brońkę, zobaczmy jak wygląda ta animacja. Tutaj może kogoś z mniejszym, powiedzmy, levelem sobie zaatakujemy, żeby tu głupio nie przegrywać. No i zobaczmy. Okej, animacja jest taka, no taka, powiedzmy, serduszka, no tak jak zresztą tu jest pokazane, więc dobra, możemy sobie wrócić do swojej głównej broni. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś tam inne animacje, to mamy tak, gdzieś tutaj chyba miałem... O, dokładnie, tutaj ziomeczek ma broń zwiadowcy, więc zobaczmy od razu jak to wygląda. No też strzela takimi serduszkami, no takie, powiedzmy, okej. A jeżeli chodzi o brońkę, jeszcze wam pokażę wojownika, żeby już to był taki film kompletny. Gdzie jest ten wojownik? Tutaj, on ma bronię wojownika, no to to raczej wiecie. Tu, no normalna animacja, nie? Jeżeli chodzi o wojownika, to nie ma tam jakiś nie wiadomo jak... O, okej, wygraliśmy ledwo. Nie ma nie wiadomo jak skomplikowanych animacji, no bo wojownik po prostu bije tym mieczem. No i dobra, i tyle, więc tak jak mówię, piszcie, który secik wam się najbardziej podoba. Mi osobiście najbardziej podoba się secik właśnie wojownika finalnie, zresztą często tak jest i w tym przypadku tak samo. Kolejna sprawa to, tak jak mówię, jutro bardzo możliwe, że dostaniemy jakieś inne informacje, bardzo możliwe, że może być kodzik jakiś na Epic, bo często to mieli w zwyczaju, że po prostu podawali na jakichś social mediach, no i wtedy dostawaliśmy darmowego Epica, także no polecam śledzić, polecam w ogóle być u mnie na Discordzie, bo jak takowy kod będzie, to ja na Discorda do siebie pewnie też wstawię. No i przede wszystkim pamiętajcie jutro o złapaniu rybogi, bo to też jest bardzo istotne. Ktoś tam pisał, że myślał, że to będzie przez cały tydzień dostępne, no ale z tego co widziałem, to nie. Z tego co widziałem, ta ryboga będzie aktywna tylko i wyłącznie podczas walentynek, czyli jutro, wtorek, 14 luty, i tylko w ten dzień będzie można tą rybogę złapać. Ja też jej nie mam na kilku kontach, tak na dobrą sprawę. Chyba tutaj jej nie mam, chyba tutaj, tutaj, czyli no, powiedzmy na trzech kontach, także pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo istotne. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście pytajcie w komentarzu, natomiast chyba wszystko powiedziałem. No i tak jak wspomniałem, finalnie ja nie jestem jakoś giga zadowolony, no ale widać, że jakaś tam ta szansa na epiki jest zwiększona, więc jak ktoś przy okazji się potrzebuje przebrać, a nie ma eventu epickiego albo coś takiego, to może to zrobić, no ale ja osobiście czekałbym na piątek, więc to mamy tak na dobrą sprawę, powiedzmy, że przez tydzień aktywny taki weekend epicki, ale nie jestem do końca przekonany, czy to jest taka sama szansa jak właśnie podczas eventu epickiego na te epiki tutaj ze sklepów. No i w sumie tyle, nie? No i możliwość uzupełnienia klasera o te itemki, których już od prawie 2 miesięcy brakowało. Także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie, subskrybujcie z dzwonem oczywiście, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, możecie zostawić kciuka w górę, no i piszcie w komentarzu, który secik wam się najbardziej podoba. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki ślicznie za oglądanie, trzymajcie się i cześć!